Jak to się dzieje, że 47 dni potrafi się zmotywować codziennie do ćwiczeń, mimo tego, że w mojej głowie kłębi się 1500 410 trylionów milionów wymówek na sekundę, a mimo to rozkładam matę i zaczynam ćwiczyć bez najmniejszego marudzenia. Cały sekret motywacji znajduje się w tym notatniku, a dokładniej w punktach, które sobie wypisałam i z którymi się dzisiaj Wam podzielę. W tym jeden rozpisany punkt odpowiada za 99 odbytych treningów. Proponuję zrobić Ci listę korzyści, na których chcesz żyć zdrowo, ćwiczyć i racjonalnie się odżywiać. Pogrubione punkty to te, które motywują mnie najbardziej do tego, żebym zabrała się do ćwiczeń. Jeden z nich jest zakryty, o którym bardziej bym chciała powiedzieć szczegółowo za chwilę. Ja wypisałam sobie, aby zachować zdrowie, w czasie choroby, wysportowany i dobrze odżywiony organizm regeneruje się szybciej, udoskonalić umiejętność samodyscypliny i wytrwałości, aby czuć się dobrze każdego dnia, aby mieć świetnie wysportowane ciało, aby czuć się dobrze w ubraniach, w szczególności tych, które są dopasowane. Kolejna rzecz, aby podnieść swoją pewność siebie, aby na moim brzuchu zarysowały się delikatnie mięśnie, aby inspirować innych do tego, żeby zaczęli również dbać o siebie. Na drugiej stronie kolejne cele, w tym zdjęcie sylwetki, która mi się bardzo podoba. Czyli jak widzicie, tutaj są rozbudowane uda, o których ja po prostu marzę ze swoimi chudzistkimi nóżkami, co mogę robić tysiące ćwiczeń na te nogi, a uda mi się nadal nie rozbudowują. I jak wiecie z wcześniejszego filmiku, jak wygląda moja sylwetka, to zależy mi na tym, żeby mieć płaską linię brzucha i żeby to sadełko z linii spod pępka zniknęło. Na kolejnej stronie widzicie wyciętą, gotową listę z książki korzyści płynące z ćwiczeń, także może któreś Wam się spodoba i będziecie mogły zastosować to u siebie. Chwila jak zwątpienia, kiedy nie chce mi się ćwiczyć, wystarczy, że biorę swój notes, otwieram, czytam te punkty i od razu wraca mi motywacja do ćwiczeń. Dobrze, teraz przechodzimy do punktu, który był zakryty, a który odpowiada za to, że 99% treningów właśnie z jego powodu jest wykonywanych. Ja ten punkt nazwałam społeczna odpowiedzialność. Kiedyś już w swoich filmach o tym wspominałam i w przyszłych również chciałabym wyjść poza zakres tutaj aktywności fizycznej i mówić o tym, jak można go zaaplikować w innych dziedzinach swojego życia. Niektórzy z nas rodzą się inwalidami, niektórzy są genetycznie obciążeni i jest to tylko i wyłącznie kwestią czasu, kiedy gen się aktywuje i dana osoba zachoruje. Niektóre osoby chorują na nieuleczalne i ciężko spotykane choroby. Zależy mi na tym, żeby fundusze, które są przeznaczone na leczenie takich osób, były jak największe. I co możemy w tej kwestii zrobić? Ja, ty, twoi znajomi, moi znajomi, nasze rodziny, nasi znajomi z pracy, każdego jednego dnia warto zadbać o siebie. Bo w momencie, jeżeli my zrobimy wszystko, żeby jak najdłużej pozostać zdrowym, jak najdłużej pozostać sprawnym fizycznie, w przyszłości nasze koszty leczenia, gdyby się jakiekolwiek pojawiły, byłyby zdecydowanie mniejsze. Te koszty leczenia mniejsze powodowałyby to, że pula pieniędzy przeznaczona na leczenie osób, które są inwalidami, które są ciężko chore, powiększyłaby się. Czy ty to rozumiesz? Rozumiesz, jak odpowiedzialna jesteś za to, że nie tylko i wyłącznie tobie może być dobrze, ale to, że ty zadbasz o siebie dziś i będziesz ćwiczyła dziś i będziesz się odżywiała lepiej dziś, będzie mogło mieć w przyszłości wymierną korzyść dla całego społeczeństwa. Dla całego społeczeństwa. Ktoś może podejść do tej teorii sceptycznie, ale niech ta osoba, która do tej teorii podchodzi sceptycznie, pomyśli w ten sposób. Mamy osobę A, która przez 40 lat swojego życia codziennie przez pół godziny ćwiczyła. Pierwsze 15 minut było to cardio, czyli szybsze akcje serca, przez bieganie, podskakiwanie, skakanie, wszystko cokolwiek sprawiało to, że jej tętno zaczynało bić szybciej, wznosiło się, rosło.
Kolejne 15 minut była to gimnastyka z obciążeniem bądź bez obciążenia. Dodatkowo odżywiała się racjonalnie. Tutaj mamy osobę B. Przez 40 lat jedyne co robiła to wstawała z krzesła, na którym siedziała i z powrotem siadała na to krzesło, żeby dokończyć swoją pracę. Nie ćwiczyła, nie zwracała uwagi na to, co je. Okej, okay. I teraz tak, te dwie osoby stają na linii startu w biegu na 5 km. Na gwizdek startu obie startują. Zapytania, jak myślisz, której osobie będzie się lepiej biegało i łatwiej biegało, osobie A czy osobie B? Jak myślisz, która osoba jest bardziej narażona na to, żeby dostać zawału serca podczas biegania? Osoba A czy osoba B? Jak widzisz, nie masz żadnego problemu z tym, aby udzielić poprawnej odpowiedzi. Doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, jak wymierną korzyść ma działanie wcześniejsze osoby A, przez to, że przez 40 lat ćwiczyła i przez 40 lat racjonalnie się odżywiała, najprawdopodobniej w biegu na 5 km nie będzie miała żadnych problemów z pokonaniem odległości. Czego nie możesz powiedzieć o osobie B, która zapewne już po kilku metrach będzie miała zadyszkę, będzie musiała stanąć, żeby złapać oddech, najprawdopodobniej może odczuwać nawet piekące stan w klatce piersiowej, co może skutkować pierwszymi symptomami na to, że może dostać zawał serca. Chciałabym, żebyś miała realny obraz mojej osoby, a realny obraz mojej osoby to nie jest osoba, która fanatycznie podchodzi do siłowni, fanatycznie podchodzi do odżywiania. Ja podchodzę do tego racjonalnie. Wiem, co się dzieje z moim organizmem, jeżeli ćwiczę i wiem, co się dzieje z moim organizmem, jeżeli nie ćwiczę i jeszcze dodatkowo zajadałabym się fast foodem. Ta wiedza sprawia to, że jest mi dużo łatwiej podejść do maty i zacząć ćwiczenia. A jeszcze jak dodatkowo pada hasło odpowiedzialność społeczna i mam świadomość tego, że w przyszłości moje leczenie może spowodować to, że osoby, które naprawdę tych pieniędzy potrzebują, bo urodziły się chore, będzie ograniczone tylko i wyłącznie przez to, że przez lata obijałam się i siedziałam na kanapie, nic nie robiąc ze swoim organizmem, no byłabym zażenowana. Byłabym po prostu zażenowana, że taką osobę się leczy. Jak ja, która się sama do tego doprowadziła. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że początki mogą być trudne, mogą być często tak pogmatwane, jeżeli nagle zaczynamy docierać do wielu informacji, które często gęsto są sprzeczne ze sobą. Jedni mówią łącz węglowodany z białkiem, drudzy mówią zupełnie coś na odwrót, a trzeci mówią jeszcze ci o jakiejś diecie redukcyjnej. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że nawet człowiek, który podchodzi do całego tego tematu świadomie i wie o tym, że trzeba zdrowo się odżywiać, że trzeba ćwiczyć, aby zachować zdrowie, jest w potrzasku, jest po prostu w potrzasku. Z tymi potrzaskami będziemy radzili sobie w przyszłości. Ucinam jednak ten temat, dlatego że chcę wrócić z powrotem do głównej motywacji, która sprawia, że dzień w dzień znajduje sens ćwiczenia. I jest odpowiedzialność społeczna. Mam nadzieję, że jeżeli zapauzujesz sobie ten film albo go wyłączysz, pomyślisz o tym i zdasz sobie sprawę z tego, że naprawdę to, co my robimy ze swoim ciałem, że to nie tyczy się wyłącznie do naszej osoby. Pamiętajmy o tym, nie mieszkamy na bezludnej wyspie, a wszystko to, co dzieje się z nami, ma przełożenie również na życie innych osób. Chciałabym, żebyś pamiętała o odpowiedzialności społecznej, w momencie, jeżeli trudno będzie ci się zabrać do ćwiczenia. Świadomość tego, jakie korzyści przyniesie systematyczna aktywność fizyczna, sprawi, że w jednej chwili rozłożysz matę i zaczniesz ćwiczyć. Mi to pomaga, bo wiem, jakie korzyści będą z tego płynęły w przyszłości, jak i również dzisiaj, na dzień dzisiejszy. Co się stanie i co się dzieje z moim organizmem. Dlatego teraz tak łatwo jest mi zabrać się do ćwiczeń bez zbędnego marudzenia i bez zbędnego wyszukiwania kolejnych wymówek do tego, żeby zostać na kanapie i siedzieć. W kolejnym filmie powiem ci o metodzie, która pomoże ci wytrwać w ćwiczeniach w momencie, jeżeli będziesz czuła, że to jest ten moment, w którym powiesz sobie ani jednego powtórzenia więcej, nie jestem w stanie, nie mam sił, nie chcę, nie i tylko w głowie będziesz myślała o tym, żeby jak najszybciej zaprzestać wykonywania ćwiczeń.
Ta metoda, o której powiedziałam, świadomość, odpowiedzialność społeczna, w tym momencie może się nie sprawdzić i wytłumaczę Ci dlaczego. Pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować kanał i być bieżąco z moimi filmami. Do zobaczenia w przyszłym filmie. Na razie pa pa i pamiętaj o kciuku w górę, jeżeli ten film był dla Ciebie przydatny i pomógł Ci zmotywować się do ćwiczeń. Na razie pa pa, do zobaczenia w przyszłym filmie.